padmasana. Jest to połączenie pozycji lotosu z balansem. Zacznijmy więc od wejścia do pełnej padmasany. I pierwsze, co możemy zrobić, to przyciągnąć splot nóg mocno do klatki piersiowej. Jest to ułożenie ciała dobre zarówno dla osób początkujących, które dopiero przymierzają się do wejścia do pełnej pozycji, jak również dla osób, które doznały kontuzji nadgarstka a nie chciałyby rezygnować z wykonania tej pozycji. Takie ułożenie ciała symuluje pracę mięśni, która jest wykonywana w pełnej pozycji. Aby wykonać pełną pozycję, przenosimy ręce nieco do przodu, układamy całe dłonie na macie, splot nóg lekko opuszczamy do ziemi, ale nie do samej ziemi, aby nie tracić ułożenia brzucha. Przechylamy się lekko do przodu, uginamy lekko ręce w łokciach i unosimy biodra do góry. Patrzymy cały czas przed siebie i pamiętamy o tym, aby mocno odpychać się dłońmi od maty. Osoby początkujące mogą również usiąść w siadzie skrzyżnym, wykorzystać klocki, ułożyć je po bokach ciała, spróbować unieść biodra i na początek najpierw unieść jedną nogę i wytrzymać w tej pozycji kilka oddechów, później wykonać to samo na drugą nogę. I możemy również wykonać te pozycje z użyciem klocków, które ułatwią nam uniesienie bioder nad podłogę. Najważniejsze w pozycji tolasany jest mocne odpychanie się dłońmi od podłogi. I nawet jeśli nie czujecie, że ciało miałoby się poderwać ku górze, cały czas mimo to mocno odpychajcie się dłońmi od podłogi, a na pewno któregoś dnia w końcu uda się unieść ciało do góry.